Dzień dobry Państwu ze studia WPS Production. Witają Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński. Dzisiaj 10 czerwca 2016 roku. Za miesiąc będziemy już po wydarzeniach, które w tej chwili są na czołówkach polskich gazet, polskich mediów, troski polskich władz, to znaczy po szczycie NATO, a przed wizytą papieża Franciszka. Bo to jest drugi kulminacyjny moment w kalendarzu lipcowym. I to odbija się na pewnych wydarzeniach nie tylko społecznych, ale także na pewnych decyzjach politycznych, ale także decyzjach prawnych. Bo się okazuje, że w związku z tymi wydawałoby się przyjaznymi imprezami, no bo ponoć jesteśmy zakochani w przynależności do NATO, bardzo cenimy sobie wartości katolickie, czyli w ogóle doceniamy bezrefleksyjnie i bez żadnych warunków to, że jesteśmy katolikami, chrześcijanami i że bardzo kochamy Watykan, okazuje się, że trzeba zabezpieczyć się przeciwko głosom krytycznym i przeciwko środowiskom, działaniom tych środowisk krytycznych w stosunku do tej ogólnej, mainstreamowej retoryki, która dominuje media zarówno państwowe, jak i te podporządkowane media prywatne, bo one przecież też są w takim głównym nurcie sprzyjającym temu, co nazywamy układem okrągłostołowym i z wszelkimi następstwami politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi. W tej sytuacji notujemy tutaj konkretne działania władz polskich w stosunku, to są działania o charakterze, no, nazwijmy to bez ogródek, represyjnych w stosunku do społeczeństwa polskiego, które mają, nie wiem, czy zastraszyć społeczeństwo polskie, czy obezwładnić środowiska krytyczne w stosunku do oficjalnej polityki obecnych władz polskich, czy też długofalowo wyeliminować jakąkolwiek krytykę, czyli zbudować jakieś podstawy państwa totalitarnego, które się powstaje na naszych oczach, pod hasłem Prawa i Sprawiedliwości oczywiście, które de facto wyjmuje coraz większe segmenty tych dwóch pojęć, zarówno prawa, jak i sprawiedliwości, z jurysdykcji polskiej i z zakresu praw obywatelskich i konstytucyjnych praw narodu polskiego. My uczestniczymy aktywnie w polityce i w działaniach, które sprzeciwiają się tego rodzaju działaniom. Przypomnijmy, że 18 maja po fakcie aresztowania Mateusza Piskorskiego na stronie WPS, czyli Wierni Polsce 1wordpress.com, pojawiły się krytyczne artykuły na temat tych wydarzeń. Po tym fakcie w Łodzi 27 maja odbyła się pierwsza akcja protestacyjna przeciwko temu bezprawnemu aresztowaniu Mateusza Piskorskiego. No, następnie takie akcje odbyły się też z inicjatywy już partii Zmiana w Warszawie, w Białymstoku, ostatnio w Olsztynie i zapowiadane są dalsze akcje protestacyjne. Natomiast pan Mateusz Piskorski ciągle przebywa w areszcie. Stara się prasa i media o tym nie pisać, ale fakt jest faktem, że mamy więźnia politycznego. W związku z aresztowaniem Piskorskiego to mam taką refleksję, że jest to partia, która nie uzyskała rejestracji sądowej. Właściwie w mediach no, prawie jej nie ma. Zdarzają się jakieś wypowiedzi w telewizji, znaczy zdarzały się, bo nie wiadomo jak to będzie teraz, wypowiedzi Piskorskiego, bardzo krótkie, ale z tego wynika, znaczy taki obraz się rysuje, że ten reżim, który w tej chwili ma władzę, żydowski reżim, bo tak to sobie trzeba otwarcie powiedzieć, nie ma się co oszukiwać i owijać w bawełnę, ten żydowski reżim jest chyba bardzo słaby, skoro musi się uciekać do tego, żeby aresztować szefa partii no, w małym znaczeniu politycznym. Ja myślę, że to daje się wytłumaczyć przez jakąś charakterystykę psychologiczną tych postaci, które decydują w tej chwili o tych resortach siłowych. To znaczy Antoni Macierewicz, pierwsza postać. Antoni Macierewicz, postać, która de facto no, poddawałaby się jakimś takim orzecznictwu, powiedziałbym, no, nie boję się tego określić, psychiatrycznemu. Powierzenie mu funkcji ministra obrony w żadnym kraju europejskim chyba nie byłaby zaakceptowana taka decyzja. To tak jak dać małpie granat. Tak. Druga sprawa. Pan Mariusz Kamiński. Człowiek osądzony wyrokiem za spreparowanie tak zwanej afery gruntowej w stosunku do wicepremiera Lepera, kiedy się okazało, że była to spreparowana, insynuowana afera. Tu wejdę ci w słowo.
On robił to na polecenie szefa swojej partii. No tak, oczywiście na polecenie Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy istnieją dokumenty, kiedy istnieją nawet książki opublikowane przez jeszcze wówczas żyjącego Andrzeja Lepera, które pokazują całą tą historię tego przekrętu partii PiS od początku lat 90., kiedy była ta afera Telegrafu, potem kiedy było przejęcie i sfinansowanie tutaj siedziby na róg Alei Jerozolimskiej w Warszawie, gdzie jest siedziba PiS-u, kiedy no, Bank Przemysłowo-Handlowy, Krakowski Bank Przemysłowy w sposób no, w zasadzie rungający zasadom prawa finansował partię PiS, prawda? Kiedy dostarczał tam pieniędzy w sposób aferalny. Kiedy ta partia w sposób aferalny uzyskiwała swój potencjał ekonomiczny, u progu tych przemian, prawda, nazwijmy to transformacyjnych, tak powstawała podstawa finansowa partii. A następnie, w latach już 2000, pan Mariusz Kamiński, wówczas też odpowiedzialny za działania służb Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowywał w porozumieniu z Jarosławem Kaczyńskim aferę gruntową, która miała kompromitować niepokornego koalicjanta w osobie wicepremiera Lepera. To się skończyło potem zamordowaniem wicepremiera Lepera, czyli osoba o takiej przeszłości, na której ciąży wynik kryminalny, zostaje szefem służb, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. No, czyli szerzej można powiedzieć, że kryminaliści doszli do tak, pracy. Tak, tak. No, czyli to są, czyli to są struktury mafijne o jeszcze nobilitacji partyjnej, które w tej chwili rządzą państwem. Te struktury mafijne narzucają Polsce pewną sytuację, która ma Polaków obowiązywać. Mało tego, to się odbywa w odpowiedniej sytuacji międzynarodowej. Znaczy ta sytuacja międzynarodowa, przypomnijmy, to jest sytuacja, kiedy Stany Zjednoczone prą wszelkimi sposobami do konfliktu z Rosją, ale prą w sposób inteligentny, to znaczy za sprawą pośredników, to znaczy wywołując konflikty lokalne, finansując lokalne wojny, finansując niebezpieczne... Same nie chcą brać w tym udziału. Same nie chcą w tym brać udziału, natomiast finansować, wspierać, zasilać zbrojeniami, logistycznie, informacyjnie, pod każdym względem prą do destabilizacji sytuacji w wielu miejscach na świecie. Czyli chcą tutaj w naszej części Europy Środkowo-Wschodniej zorganizować coś takiego, co udało im się zrobić na przykład w Syrii. Tak, chcą chaosu, konfliktu. Powiedzmy to wprost Polakom. Chcą na ziemi polskiej wywołać konflikt wojenny, gdzie Rosja, zagrożona w swoich interesach, będzie musiała adekwatnie odpowiedzieć, jak to się określa w języku politycznym, że będzie Rosja musiała adekwatnie odpowiedzieć. Adekwatna odpowiedź w stosunku do na takie zaczepne działania będzie tragiczna dla sytuacji w Polsce. Jak na razie Rosja postępuje bardzo inteligentnie, tak, i się nie daje wciągać. Tak, nie daje się, ostrzega, ustępuje, przestrzega i tak dalej, i tak dalej. Natomiast strona amerykańska, no bo strona amerykańska, Polacy, tutaj te polskie służby, polskie jednostki wojskowe w zasadzie są wykonawcami poleceń z Waszyngtonu. One no, stroszą się w jakieś piórka takie militarystyczne, prawda, agresywne, mówią jakie to są sprawne te jednostki wojskowe, jakie to są sprawne te służby wewnętrzne, co nie ma pokrycia w faktach, jesteśmy słabo uzbrojeni, słabo wyposażeni, nieprzygotowani do działań nowoczesnego tego pola walki. W zasadzie prawdą jest, że opanowanie obszaru Polski to jest jakieś 24 do 48 godzin. Góra. Prawda? Wobec tego, jak można ocenić działania polityków, którzy inicjują takie działania? No, to jest skrajna nieodpowiedzialność, awanturnictwo i można powiedzieć, są to zbrodniarze w stosunku do interesów polskiego narodu. Znaczy jest to banda, która wykonuje polecenia z zewnątrz, no, polecenia swoich mocodawców z Waszyngtonu, którzy tutaj nam ten zachodni system demokracji, tak to się nazywa, zainstalowali, poczynając od roku 90. To jest jedna sprawa, ale teraz zobaczmy, jakie to ma skutki faktyczne. To znaczy, faktem jest, że Mateusz Piskorski został aresztowany. Faktem jest, że w tej chwili obowiązuje ustawa uchwalona przez Sejm znakomitą większością głosów. Kilku posłów tylko z partii Kukiz głosowało przeciwko. Jeden poseł partii Prawo i Sprawiedliwość głosował przeciwko. Reszta, zarówno tak zwana rządząca strona, jak i tak zwana opozycja, głosowała za tym, żeby armię obcych państw, czyli czytaj, państw NATO, miały możliwość przemieszczania się i poruszania się po obszarze Polski bez żadnych problemów. Mało tego, w tej chwili procedowana jest druga ustawa
umożliwiająca tak zwana ustawa antyterrorystyczna, która będzie dawała możliwość inwigilowania Polaków, jeżeli chodzi o rozmowy telefoniczne, o usługi w internecie, jeżeli chodzi o ich mir domowy, czyli będzie łamała zasady konstytucyjne, będzie można wejść do domu, będzie pod pretekstem poszukiwania terrorystów, można było, będzie przeszukiwać mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Czyli łamane są zasady konstytucyjne. Przypomnijmy, że w Polsce nie ogłoszono stanu wojennego, nie ogłoszono stanu wyjątkowego, czyli Polska nie jest w stanie wyjątkowym, a nie wojennym, a kompetencje służb specjalnych urastają do niebotycznych poziomów. To znaczy państwo polskie staje się państwem nie tylko policyjnym, ale staje się państwem w sposób taki dosyć kabaretowy, ale jednak zmilitaryzowanym, agresywnym, ale agresywnym w stosunku nie tylko do sąsiadów, ale też w stosunku do swojego społeczeństwa. W związku z rozpoczętymi u nas ćwiczeniami NATO Anaconda 2016, tak to się chyba nazywa, już mamy jeden wypadek śmiertelny na drodze, na Śląsku to miało miejsce. Właśnie samochód osobowy wjechał w cysternę, która wjechała na, nie szanując, na autostradę, tak, włączała się do ruchu. No, czyli jest to wina po stronie amerykańskiej, bo to była amerykańska wojskowa cysterna. Ale z tego, co mówisz, te wszystkie podejmowane przez żydowski reżim u nas działania, więc i ta ustawa, aresztowanie Piskorskiego, wynika też jeden wniosek pozytywny dla nas, że cały ten system, który istnieje już 26 lat żydowski, on nie ma umocowania w społeczeństwie na dobrą sprawę. Bo przecież to z tego to wynika. Oni nie czują się pewnie, bo gdyby się czuli, no to nie byłoby tego typu ustaw, tego typu zachowań aparatu władzy, tam agencji bezpieczeństwa wewnętrznego i innych. Bo wszystkie media są w żydowskich rękach, bądź są żydowską własnością. Czyli mają wszystko, tę medialną pałę mają w swoich rękach, nie czują się pewnie. Mimo manipulowania, oszukiwania w wyborach, podawania fałszywej frekwencji wyborczej, to wszystko nie spełnia swojej roli założonej. Nie czują się pewnie, a to jest bardzo pozytywne dla nas. No pozytywne. Pozytywne jest też to, że część tego szczególnie młodego pokolenia, które nie zostało poddane presji, tej historycznej presji w związku z tak zwaną przemianą, transformacją, tą tradycją solidarnościową i tym całym oszustwem, prawda, które od 27 lat jest w świadomości Polaków, te młode pokolenia zaczynają sobie zadawać bardzo konkretne pytania, czy to tak być musi, prawda? Czy ich prawa są respektowane, czy oni mają możliwość rozwoju, czy oni mają takie same możliwości zarobkowania, czy oni mają takie możliwości wpływania na losy kraju i oczywiście nie znajdując pozytywnej odpowiedzi, zaczynają myśleć, jak się zorganizować, żeby zmienić tę sytuację. I tego się boi najbardziej reżim. Tak, bo wnioski wyciągają proste. Pokończyli szkoły wyższe bardzo często. I co? Tak. Pracy nie ma. Mieszkania mieć nie będzie, no bo nie ma pracy. Na zachód wyjedzie, no i już te miejsca pracy na zachodzie również są ograniczone. Tam wcale niechętnie tak znowu przyjmują. A jeszcze w dodatku mając na uwadze imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu. Co mają robić ludzie młodzi? No niestety nie ma ich zbyt wielu, bo jest ich systematycznie coraz mniej, ale jednak mimo wszystko jest to jakaś znacząca grupa społeczna. Zachęcanie tego młodego pokolenia do takiego sposobu życia w myśl zasad konsumpcjonizmu, czyli skierowaniu się wyłącznie na sprawach konsumpcyjnych, ekonomicznych, na dbanie wyłącznie o swoją pomyślność ekonomiczną, bez zwracania uwagi na ten aspekt społeczny, polityczny i tak dalej, ale to też już przestaje być interesujące. Ludzie zadają sobie pytania dalsze. Dlaczego tylko te sprawy, a nie inne gwarancje jeszcze dobrobytu, w sensie właśnie dobrobytu takiego społecznego, politycznego, kulturowego i tak dalej. Władze postanowiły zawładnąć świadomością tego młodego pokolenia, to znaczy diagnozując słusznie zresztą, że ten radykalizm w młodym pokoleniu rośnie i że to nabiera kształtu takiego, że opowiada się to młode pokolenie za tradycją i wartościami narodowymi, no to stara się przejąć ten elektorat młodzieżowy, stwarza się różne atrapy polityczne, które mają przejąć emocje i pragnienia młodego pokolenia. Powstają takie organizacje jak Młodzież Wszechpolska, ONR, Partia Kukiz, prawda, jeszcze inne wynalazki, tam nowoczesne w aspekcie tym bardziej liberalnym. Socjalizujące, Partia Razem. Partia Razem. Wszystko po to, żeby to młode pokolenie wyłącznie skanalizować i
żeby ono przylegało pod tą narrację polityczną, która sączy się z tych mediów głównego nurtu. No ale jeżeli to jest niewystarczające, a to okazuje się być niewystarczające, zaczynają się działania represyjne, czyli bardzo takie agresywne. Ten pomysł na to, żeby przestraszyć społeczeństwo, jak to miało miejsce w przypadku partii Zmiana, to jest, myślę, pierwszy krok, prawda? Dalsze kroki, tak, można powiedzieć, że są przewidywane w stosunku do tak zwanych środowisk niepokornych. Środowisk niepokornych, których przestrzega się, że jeżeli nie będziesz mówił głosem Jarosława Kaczyńskiego, pana Kamińskiego, pana Macierewicza, no to my możemy w pewnej nocy do ciebie przyjść, czy nad ranem, rozwalić ci drzwi, przejąć ci komputery, blokować twoje rozmowy telefoniczne, inwigilować twoje rozmowy i kontakty w internecie i tak dalej, czyli bądź pokorny, prawda? A jeżeli i tak będziesz niepokorny, no to określimy ciebie jako szpiega, prawda? Bo Mateusz Piskorski, krytycznie nastawiony do tego systemu sprawowania władzy, ale nie tylko on, bo przecież takie stowarzyszenie jak nasze Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej, wiele innych stowarzyszeń, partii tych nieokrągłostołowych krytycznych, no one też będą mogły być określone mianem szpiegów na rzecz kogo? No najczęściej tego sprecyzowanego przeciwnika, takiego wirtualnego, to jest Rosji Putina. To znaczy wszystkie te partie są prorosyjskie i antyamerykańskie, prawda? Wobec tego one są partiami szpiegowskimi, agenturalnymi, czyli trzeba je aresztować. No po prostu jest to system totalitarny, który tak wchodzi tutaj w krwioobieg polskiego społeczeństwa i to ma być tak powoli akceptowane. No nie ma zgody na to, prawda? Powinien w tej chwili powstać jakiś taki front odmowy, front antywojenny w Polsce, zdecydowanie ponad podziałami politycznymi, sprzeciwiający się obecności wojsk obcych na terenie Polski, sprzeciwiający się militaryzacji społeczeństwa polskiego, sprzeciwiający się agresywnej polityce Polski w stosunku do swoich sąsiadów, która nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistym potencjale, prawda? I nie mamy żadnych interesów w tych konfliktach. To jest najważniejsze. Nie mamy żadnych interesów w eskalacji tych konfliktów. No i to jest najgroźniejsze. To znaczy to, że jakieś siły rozsądku zaczną panować w przestrzeni politycznej polskiej i Polska ma być opanowana przez tą świadomość tych psychopatów w rodzaju właśnie Antoniego Macierewicza, czy ministra Kamińskiego, czy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tego, który ciągle był nastawiony wyłącznie na pozbywanie się swoich konkurentów w partiach, z którymi rządził lub współrządził. Prawda? Znaczy, no my tak oczywiście żartujemy, stosując to określenie psychopata, no bo to no nie jest jednak idiotą, jest to no człowiek wykształcony, inteligentny. No ale to nie zmienia faktu, że może być psychopatą. Tylko ja widzę tutaj coś innego. Ogromną nienawiść do Polski i do Polaków. Bo to z tego wypływa. To przecież na to się składa całe te 27 lat niszczenia wszystkiego w naszym państwie. A takim papierkiem lakmusowym rzeczywistych zamiarów i możliwości tego żydowskiego systemu, który tutaj funkcjonuje, jest strajk, który się zakończył. Strajk w Centrum Zdrowia Dziecka. Pielęgniarki strajkowały i to nie jest prawda, tak jak żydowskie media podawały, że one miały przede wszystkim żądania płacowe. Nie. One stawiały żądania zwiększenia zatrudnienia, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo dzieci leczonych. I tym strajkiem nie zainteresowała się żadna żydowska partia. Ani rządząca, ani żadna opozycyjna. Nie było partii Razem socjalizującej, socjalistycznej. Nikogo tam nie było. Nowoczesnej nie było. Dlaczego Żydzi nie przyszli do pielęgniarek? No bo co mieliby im powiedzieć? Musieliby przyznać tego, że świadczenia socjalne w Polsce są niewystarczające, że zakres opieki społecznej jest niewystarczający, że służba zdrowia jest źle funkcjonująca oraz zarobki polskich pielęgniarek i w ogóle zarobki polskie są za niskie. Żadnych możliwości na poprawę tej sytuacji nie ma. Tak, że ten układ polityczny nie ma żadnych propozycji. I wszyscy młodzi ludzie powinni sobie to wziąć do serca, to co właśnie mówimy w tej chwili, że widoków w tym żydowskim systemie na poprawę sytuacji nie ma. One nie istnieją, bo istnieć nie mogą. Ponieważ cały system finansowy znajduje się w rękach światowej żydowskiej finansjery, która decyduje faktycznie o polityce Stanów Zjednoczonych. Wychodząc od zagadnień bardzo politycznych, schodzimy do zagadnień bardzo pragmatycznych, społeczno-ekonomicznych i taka jest zawsze główna myśl Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej i naszej publicystyki, z którą chcemy Państwa zaznajomić. Ze studia WPS Production mówili do Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński.